Survival horror czerpiący z mitów indonezyjskich? Brzmi ciekawie, a do tego twórcą jest studio Digital Happiness. Ja jestem Iton, a wy oglądacie Dread Out. I by dłużej nie przedłużać, zacznijmy nową grę. No muszę przyznać, że dosyć niespodziewane miejsce jak na rozpoczęcie naszej przygody. Pewnie będziemy dopiero musieli odkryć. Dziwne to było. I tu mamy. Na razie niezbyt wiele, ale może uda nam się nieco odnaleźć. Na przykład telefon. Thank God, Linda. What took you so long to pick up? Where are you? Are you all right? We're all dying waiting for you to get here. Thank God, Linda. What took pick up? Where are you, all right? We're all dying waiting for you. We're all dying. Aha. Ta rozmowa. Wow. Ta rozmowa dosyć dziwnie się potoczyła, tym bardziej to, co pokazał nam telefon. Czyli telefon będzie takim naszym oknem na świat duchów. Iris phone. Okej. Skoro mamy nasz Iris phone, to możemy sobie lekko zerknąć, czy więcej tutaj coś może się znajdzie, czy może nie. Halo? O. Okej. Czyżby jakaś zjawa? Jakieś omamy tutaj się przytrafiły? Dobra, bierz ten telefon. I idziemy dalej. Ona poszła tam. Więc na początku zerknijmy, co tutaj jest. Ale chyba nazbyt wiele tutaj nie znajdziemy, więc musimy podążyć za naszą koleżanką. Halo? Ja nie lubię, jak drogi się rozchodzą. Zawsze jest dylemat, w którą stronę iść, i zawsze idę w złą. Bo tutaj raczej nic nie znajdę. Wow! Okej. Skoro to jest złe miejsce, to... What the fuck? Co to było? Nie no. Telefon warto mieć włączony. A czerwona poświata może wskazywać, że dobrze nie jest. Okej. Nie ma co tam. Kasynk w tym, że tędy nie przejdę. Au! Ciał, ciał, ciał. Czy tutaj może być coś, co może mi pomóc w jakiś niewytłumaczalny sposób? Raczej powinienem. No nie. Halo? Co to może być do odnalezienia? Coś za drzewem? Nie. Czy
może skoro już mamy telefon, to powinniśmy wrócić. Wow! Zaczynają się dziać jakieś koszmary. Tych koszmarów na razie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyjaśnić. Na pewno nic nie znajdę. Więc może są tutaj gdzieś jakieś drzwi, których nie otworzyłem, a które otworzyć powinienem. No, pani zła, proszę nie straszyć. To nieładne z pani strony. To już było wszystko przejrzane. Przez ciebie nie jestem w stanie się przedostać. Powinienem jakoś zrobić jej może zdjęcie? Ciężko powiedzieć. Muzyka też się potrafi nawet przestraszyć i przestać grać. Halo, pomocy. O co w tym wszystkim chodzi? Może mi to ktoś wyjaśnić? Mamy naszą komórkę, pliki, notatki, dokumenty. Duchopedia. Wyświetlę galerię, pamięć kamery, jest pusta. System. Okej. Jak grać? Może tutaj coś ciekawego znajdziemy. Okej. Wróć do gry. No dobra. Czyli taki bajer. Trzeba było po prostu zrobić zdjęcie tego oto ducha. A w związku z tym, że teraz zapalił nam się ten niebieski ekran w miejscu, w którym tutaj jestem. Czy to może mi w jakiś sposób podpowiedzieć, co tutaj powinienem zrobić? Tu nie wejdę. Stąd też mi się wydaje, że nie mogę nic zabrać. Jak na razie udało mi się zrobić tylko zdjęcie tego oto ducha i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, dodaj do galerii. O, to mógłbym skasować. Co to mamy? Czy w duchopedii coś nam się pojawiło? Na chwilę obecną nie. Tam już raczej nie ma co wracać. Tak sobie myślę.
Coś tutaj powinno być. Tylko nie wiem jeszcze co. Czyby coś tutaj? Nie. Już wiem, że tędy nie jestem w stanie. Wow. Takie coś. No właśnie. Czyli jednak aparat bywa dosyć mocno pomocny. Oho. Jakieś zakłócenia. Do szafy niestety się nie dostanę. Ej, co to za robal? Dobra, on chyba nie chce mieć zrobionego zdjęcia. Jeszcze do tego uniemożliwia mi robienie jakichkolwiek zdjęć. Tam coś jest? Albo ktoś tam jest? Co za parszywy stwór. Dobra, spróbujmy dostać się tutaj. Ale to tylko wychodek. I nic poza tym, przynajmniej takowy wychodek przypomina. Na górę na razie nie chcę iść. Chciałbym się rozejrzeć tutaj po dole. Światła włączyć też nie mogę. Okej, drzwi numer 1 są zamknięte. A drzwi numer 2 są otwarte i wisi na nich miś. Tylko, że przez tego upiornego komara nie mogę zrobić żadnego zdjęcia. Dobra, trzeba się stąd wydostać. No hej. No dobra. No to pójdę za tobą, tylko wiesz, jak będziemy iść w tym tempie, wow, to może trochę potrwać. Biegnij, biegnij. Pobiegłeś gdzieś tutaj, ale nie wiem, czy na górę. Chyba tak, bo tutaj raczej nic ciekawego nie uda się znaleźć. Czy zerknę tutaj? Czy coś może jest? Nie. Mogę otworzyć te drzwi? Drzwi zamknięte, okej. Także jedynym rozwiązaniem jest pójście na górę. A na górze znajdziemy jak na razie niewiele. O, kota. Okej. Mrał. No. I to do tego czarnego kota. Zamknięte. Zamknięte.
otwarte. Dlaczego akurat ten pokój był otwarty? Poza tym, że był tu kot. Nadal jest. Zgaszenie światła też nic nie daje. Przejrzyjmy to, co udało się zrobić. Tutaj coś się działo, więc dodamy to do galerii. I ciebie też bym wolał dodać do galerii, chociaż jeszcze nie wiem, co to może dawać. Ale okej. Najwidoczniej tutaj więc już chyba nie zdziałam. Nie. Okej. Kotek będzie sobie teraz spokojnie spacerował. Dosyć w żółwim tempie będzie to robił, ale... To tylko jakiś dziwny wychodek. Tutaj klamek nie ma, więc zakładam, że do tych drzwi się no nie dostanę. Poza tymi jednymi. Wow. No przecież zrobiłem zdjęcie, ej. Co to ma być? Zwycięzcy nie biorą narkotyków. Okej. Mało to odkrywcze. Okej, czerwona poświata wskazuje na obecność nadprzyrodzonej istoty. To już udało się stwierdzić na samym początku. Wydaje mi się, że teraz ten pokój po drugiej stronie może być dosyć istotny. Albo w ogóle stąd będę musiał wyjść. Nope. Hej, kocie. No nie, no to chyba musimy po prostu stąd wyjść. O, jesteś. I can't leave this place. Dlaczego? You're the only one who can get out of this place. You have to get out of here. Take this key and leave. No. Okej, skoro mamy klucz. Dobra, mamy klucz. To to by oznaczało, że możemy wyjść. Uuu, a tu jest cmentarz. No to jeszcze lepiej. Może zrobię zdjęcie tego cmentarza? O, i od razu cały dom znikł. Dosyć niespodziewana rzecz.
Ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że gra przypadła wam do gustu. I cóż, słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.